Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym zaprezentować coś, z czego jestem ostatnio szczególnie dumny, a mianowicie obudowę na tablet mojego pomysłu i projektu. Obudowa jest wykonana w technologii druku 3D i pod koniec tego filmu zobaczycie Państwo jeszcze, jak ona powstaje. Przepraszam, że na kartkach papieru, ale niestety w domu wszystkie blaty są ciemne i obudowa też. Tak więc, jest to obudowa wykonana w technologii druku 3D. Nadaje się zarówno do wmurowania w ścianę, jak i do przekręcenia tutaj do powierzchni ściany. Wtedy mamy jakieś 12 mm ramki. Ramka jest wyposażona w kabel do ładowania, w gniazdko przyłączeniowe do ładowarki oryginalnej tabletu oraz w puszkę montażową do ściany, którą służy nam jako pojemnik do przyłącza zasilającego. To jest akurat obudowa pod tablety z grupy jabłkowej, czyli iPla. Do takiego mocowania jest również ramka. Ramka jest wykonana z stali grubości 2 mm. Na odwrocie posiadamy frezowany rowek, który nam pozycjonuje ramkę względem obudowy. Do tego są wyjścia na głośniki, na kamerę i czujnik optyczny oraz na mikrofon. Wygląda to w ten sposób. Mocujemy, zakładamy, o, i w tym momencie mamy zamocowany frontowy panel na urządzeniu. Jest on mocowany na magnesy. Jak widzimy, trzyma się panel bardzo solidnie. Teraz przejdźmy może do tego, jak montuje się tutaj tablet. Mamy tablet 10-calowy z jabłuszkiem. Mocuje się on następująco. Z tej strony mamy wejście ładowania, które jest przyłączeniowe z tej strony. Natomiast tutaj mamy dwa amortyzatory gumowe, na których tablet się opiera. Wkładamy tablet w złącze ładowania, wciskamy i tablet jest zamocowany w naszej obudowie. Następnie nakładamy panel frontowy. Mocujemy go na osadzeniu. Jak widzimy tutaj, oczko nam wygląda. Tutaj u góry jest czujnik jasności, tu jest mikrofon, dostęp do przycisku i wyjście głośnikowe, jeśli byśmy potrzebowali taki tablet używać jako. Kolejnym przydatnym elementem w takiej ramce jest możliwość zdjęcia frontowego panelu. Układ został wyposażony w specjalne podfrezowania pod paznokcie, tutaj, że jeśli potrzebujemy zdjąć tą ramkę, możemy swobodnie zahaczyć o te podcięcia, podfrezowania. Jeśli to jest nawet równo ze ścianą, to mamy tutaj miejsce, w którym możemy tą ramkę w łatwy, prosty sposób zdjąć, aby można było się dostać do tabletu. A teraz zapraszam Państwa na film na temat powstawania tej oto ramki oraz obudowy do tabletu. Oczywiście operacja zaczyna się od wycinania laserowego takiej ramki. Niestety tam nie miałem dostępu, żeby Wam to pokazać, ale tutaj już widzimy montowanie na stole do frezowania i zaraz rozpocznie się frezowanie.
Teraz widzimy proces druku 3D tyłu obudowy. Ten proces trwa około 24 godzin w zależności od ramki. Teraz powinno nastąpić malowanie ramki za pomocą proszku. Niestety tam też nie mam dostępu na malarnię, ale tutaj już widzicie gotowy, spakowany pakiet do wysyłki. Jeśli spodobała Ci się ramka, jej proces produkcji i potrzebujesz coś takiego, zapraszam do kontaktu. Mail mój znajduje się w opisie tego filmu. Do zobaczenia, zapraszam do subskrypcji.